Cześć, witam na moim kanale Ja to kręcę. Jesteśmy dzisiaj w saksońskiej Szwajcarii, a dokładnie jesteśmy przy moście Bastei, najsłynniejszej budowli tego regionu. Skąd się wzięła nazwa saksońska Szwajcaria? Na początku XVIII wieku w nieodległym Dreźnie przebywa grupa szwajcarskich malarzy. Zachwyceni tutejszym krajobrazem i stęsknieni za ojczystymi widokami, nazywają te strony Szwajcarią saksońską. I nazwa się przyjęła i jest do dzisiaj. Zapraszam do wspólnej wycieczki i do obejrzenia mojego filmu. Parking przy moście w Bastei. Wjeżdża się na niego, pobiera się bloczek, a płaci się dopiero przy wyjeździe. Płacimy w automacie. Cennik widzicie 3 godziny 5 euro. Powyżej 3 godzin 7 euro. Tablica informacyjna w języku polskim. Po wyjściu z parkingu skręcamy w lewo i taką oto alejką idziemy przed siebie.
wracamy z mostu, ale nie dochodzimy do parkingu, tylko skręcamy w prawo i niebieskim szlakiem udajemy się w piękną trasę widokową. Sami jesteśmy ciekawi, jak ona będzie wyglądać. Na początku niepozorna droga, zwykła tak jakby droga przez las. Zobaczymy, co będzie dalej. Dochodzimy do takiej altanki. Przy altance skręcamy w prawo i idziemy do punktu widokowego. Po około minucie jesteśmy na pięknym punkcie widokowym. Tym pięknym widokiem żegnam się z Wami i do zobaczenia.